Witamy. Jest ze mną Zuzia. Zuzia. Pokażemy Wam dzisiaj kolejne ćwiczenie. Mam nadzieję, że wszystkie pozostałe macie już odhaczone. Po raz 10, więc zbliżamy się praktycznie do połowy. Pamiętajcie o robieniu wspólnych ćwiczeń z dzieckiem. To co, Zuziu, zaczynamy? Tak. Brawa, no to chodź. Mamy matę. Dzisiaj będziemy robić pompki, ale może takie w dwóch wersjach, dobra? Bo nie wszystkie dzieci może zrobią pompkę, taką klasyczną pompkę, więc zaczniemy sobie od tego, że wykonamy sobie tą pompkę na kolanach. No, damskie, niech będzie. Mówi, że to są damskie. No i dobra, no to raz ty, raz ja. Hop, hop. I tak robimy po 10, co? Dobra, odpocznijmy chwilę. A dasz radę zrobić normalną pompkę? Tak. Naprawdę? Tak. A pokażesz mi? Tak. No to pokaż mi. Najpierw ty, co? Raz, o, super. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze jedna. Super, brawo. To ty teraz pijesz wodę, a ja robię 10 pompek, żebym nie był do tyłu, dobra? Dobra. Teraz liczysz mi ty? Uwaga, zaczynać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to co, mamy porówno? Tak. To wstajemy. Słuchajcie, zróbcie to przynajmniej po 3 razy. Pamiętajcie o odpoczynku pomiędzy. Nie za długim, żeby nie iść gdzieś tam do pokoju. Tylko 2 minuty to nawet za dużo by byłoby. Ile robimy przerwy, Zuzia? 30 sekund? Maksymalnie minutę między ćwiczeniem, bo to naprawdę nie będzie takie trudne. I 3, 4, a może niektórzy zrobią 5 serii, w zależności od tego, ile będziecie mieli siły. Do zobaczenia.